Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2024 roku Izrael zbombardował irański konsulat w stolicy Syrii, Damaszku. W tym, w tym uderzeniu zginęli kluczowi dowódcy. Korpusu Strażników Rewolucji w, w, właśnie na Syrię i na Liban. Między innymi generał Mohamed Reza Zahedi, no, dowódca sił Al-Quds w Libanie i w Syrii. Człowiek odpowiedzialny za dostarczanie irańskiej broni dla Hezbollahu. Zginął jego zastępca generał Hadji, a także trzeci generał Hossein Amirolla, czyli też jeden z dowódców Sił Al-Quds w Syrii i w Libanie. Siły Al-Quds to najbardziej elitarna jednostka Korpusu Strażników Rewolucji. Jest to bardzo bolesny cios dla Islamskiej Republiki Iranu i niewątpliwie najpoważniejszy, powiedziałbym, taki stopień eskalacji od czasu rozpoczęcia wojny. Izraela z Hamasem, czyli od 7 października 2023 roku. Tutaj Iran już ustami chociażby prezydenta Ebrahima Raisiego zapowiedział zemstę, zapowiedział odwet, i niewątpliwie jesteśmy świadkami nakręcania tej spirali wielkiej wojny. Ja od wielu lat mówię o tym, że jest to systematycznie nakręcana spirala. Dochodzi do takiego, powiedziałbym, stopniowego wchodzenia na kolejne szczeble tej drabiny eskalacyjnej, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, skończy się wielką wojną na Bliskim Wschodzie. Izrael od wielu, wielu lat przygotowuje się do takiej wielkiej wojny, i, i patrząc na ten. Potencjał potężny, konfliktogenny i konfliktu izraelsko-palestyńskiego, i konfliktu izraelsko-irańskiego, rzeczywiście jest to bardzo prawdopodobne, że, że do takiej wojny dojdzie, która będzie miała ogromne konsekwencje i dla regionu Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim dla całego świata konsekwencje potężne, gospodarcze, ale także, także geopolityczne. Natomiast też warto tutaj powiedzieć, że nie było to jedyne Istotne wydarzenie, które, się, które właśnie wystąpiło 1 kwietnia, czy w nocy z 1 na 2 kwietnia, bo drugim był atak armii izraelskiej na konwój humanitarny. No, ta wiadomość zelektryzowała także opinię publiczną w Polsce, ale i w ogóle na całym świecie. Atak na z pełną premedytacją atak armii izraelskiej na konwój humanitarny, w którym zginęło siedmioro wolontariuszy organizacji World Central Kitchen, amerykańskiej organizacji humanitarnej, w tym jeden Polak, no tak naprawdę zbulwersował całkowicie słusznie opinię publiczną na całym, na całym świecie. Te wszystkie informacje, które już dzisiaj są dostępne, jasno wskazują, że był to atak przeprowadzony z premedytacją, że doszło do trzech uderzeń rakietowych z z dronów i zabito wszystkich tych wolontariuszy. Pytanie, w jakim celu dokonano tego zamachu, z jakim celu dokonano tego uderzenia? Czy chodziło tylko i wyłącznie o zastraszenie międzynarodowych organizacji humanitarnych, tak aby. Zyskać większą swobodę w działaniach, w działaniach wojskowych w strefie gazy. Mówię tutaj oczywiście o siłach IDF, tak zwanych Sił Obronnych Izraela, czy też na przykład ci właśnie konkretni wolontariusze z tej konkretnej organizacji byli na przykład w posiadaniu jakichś wrażliwych informacji dotyczących zbrodni wojennych czy dotyczących ludobójstwa. I to jest bardzo istotne pytanie, biorąc pod uwagę wniosek, który Republika Południowej Afryki wniosła do Międzynarodowego Trybunału Karnego, oskarżając Izrael o ludobójstwo. Mówiłem o tym w podcaście geopolitycznym. To pytanie jest bardzo zasadne właśnie czy chodziło tylko i wyłącznie o zastraszenie międzynarodowych organizacji humanitarnych, czy też chodziło o zlikwidowanie świadków czy osób dysponujących konkretnymi dowodami, bardzo wrażliwymi dowodami na właśnie zbrodnie wojenne czy na zbrodnie, na zbrodnie ludobójstwa. To jest bardzo interesująca kwestia, ale pewnie się o tym nie dowiemy patrząc na to z jaką butą, z jaką arogancją chociażby ambasador Jakow Liwne, ambasador Izraela w Polsce wypowiada się na temat tego, tego tragicznego wydarzenia, tego tragicznego ataku. I patrząc na to, w jaki sposób w ogóle Izrael zachowuje się w stosunku do, do Polski, to no już blisko trzy lata Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu. Ostatni ambasador Marek Magierowski został został właściwie wydalony, tak można to określić. Te stosunki dyplomatyczne zostały obniżone do poziomu charge d'affaires. Natomiast w Polsce ambasador po długim okresie niebytu, ambasador Izraela w Polsce jest, natomiast no, to, w jaki sposób reprezentuje on interesy Swojego kraju w Polsce, pokazuje, pokazuje na bardzo niski poziom profesjonalizmu, pokazuje na, na tę ogromną arogancję, tę ogromną butę, ale też trzeba tutaj jasno podkreślić, jasno przyznać, że jest to wynik także bardzo dużej uległości władz polski, władz w Warszawie, decydentów w Warszawie wobec Izraela, wobec Stanów Zjednoczonych. Władze w Warszawie wielokrotnie pozwalały sobie na. na no, formułowanie wobec Polski różnego rodzaju bezpodstawnych roszczeń. No, wspomnę tylko ustawę 447, ale także wiele innych kwestii oskarżania Polski o współudział w Holokauście, o współudział w wybuchu II wojny światowej. No, tego typu oskarżenia były. Pod adresem Polski wielokrotnie formułowane, mówiono w mediach izraelskich o tak zwanych polskich obozach śmierci, i ta reakcja władz w Warszawie była tak naprawdę zawsze bardzo niska, powiedziałbym na takim niskim poziomie zaangażowania. To widać, jak potężne jest dzisiaj w Polsce, dzisiaj no, od kilkudziesięciu lat co najmniej lobby amerykańsko-izraelskie, bo tak należy je określać. Ja myślę, że też warto przywołać tutaj rozmowę Takera Kalsona z Władimirem Putinem, gdzie Putin powiedział, że nie zawsze Rosja wchodzi w taką konfrontację informacyjną. Ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ to, jakim konglomeratem mediów, jakim holdingiem med mediowym, czy holdingami mediowymi dysponują dzisiaj Amerykanie, powoduje, że ta y, możliwość wejścia w ogóle w jakikolwiek spór jest niezwykle trudna. Jest bardzo trudno wejść na ten próg rywalizacji z lobby amerykańsko-izraelskim w globalnych mediach. To zresztą widać bardzo, bardzo wyraźnie po 7 października 2023 roku, kiedy mnóstwo kont w serwisach. Społecznościowych zostało po prostu zablokowanych po tym, jak zaczęto podnosić kwestie. Katastrofy humanitarnej, czy kwestie zbrodni, zbrodni wojennych. No to, to widać, jak, 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 dzisiaj, jak ogromną przewagą dzisiaj dysponują Amerykanie i, i Żydzi, jeśli chodzi o, o media na świecie, i to jest coś, czego na pewno wielu polityków się boi. Inna sprawa, że lobby izraelskie w Polsce jest niezwykle mocne od czasu tak zwanej operacji MOST, czyli przerzucenia Żydów z dawnego Związku Radzieckiego do Izraela, do Palestyny. Na początku lat 90., już po dezintegracji Związku Sowieckiego, wtedy rzeczywiście czy grupa realizacji operacji MOST, na którą, na którą pieniądze wyłożyli Amerykanie, czy całe to lobby zbrojeniowe izraelskie zaczęło bardzo mocno, że tak powiem, budować swoje fundamenty nad Wisłą, swoje fundamenty na terytorium państwa, państwa polskiego, i od tego czasu. Widać te wpływy bardzo no, gołym okiem, można w ten sposób powiedzieć, a ta spolegliwość, ta uległość władz w Warszawie dziś, dzisiejsza nie jest niczym nowym. Ona była przez ostatnie 8 lat też rządów prawa i sprawiedliwości. Była wcześniej przy, wielokrotnie przy, przy właśnie tego typu oskarżeniach dziwnych adresowanych pod, 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 naszym, pod naszym adresem. Natomiast, natomiast pytanie, czy rzeczywiście są jakiekolwiek badania, na temat lobby amerykańsko-izraelskiego, na temat w, na terytorium państwa polskiego, na, na wzór tego, na przykład, co zrobili badacze stosunków międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych, kiedy po, gdzie powstały bardzo ciekawe opracowania, łącznie z książką na temat lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych ich wpływowi i wpływowi tego lobby na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Ja bym bardzo był ciekaw, gdyby na przykład rządowe think tanki dokonały takiej głębokiej analizy, lobby poszczególnych państw, jak wygląda w Polsce lobby amerykańskie, jak wygląda lobby izraelskie, jak wygląda lobby niemieckie, rosyjskie, ukraińskie, chińskie. Myślę, że to byłaby bardzo pouczająca lektura, ale z drugiej strony myślę, że... Żaden rząd tak zwanej III Rzeczypospolitej po prostu się nie odważy zrobić takiego raportu i, i zlecić takiej analizy, czy rządowym, czy pozarządowym ośrodkom. Dziś myślę, że jesteśmy na takim etapie, że obniżenie rangi relacji dyplomatycznych z Izraelem do poziomu charge d'affaires to jest takie absolutne minimum czyli wydalenie, nakaz opuszczenia czy uznania ambasadora Izraela. Jako persona, persona non grata, to jest taki elementarny poziom tego, na co powinna się strona Polska dzisiaj zdecydować, biorąc pod uwagę to, w jak arogancki sposób, jak butny zachowuje się ambasador Liwne w Polsce, brak jakiegokolwiek słowa przepraszam, brak zapowiedzi jakiegokolwiek zadośćuczynienia rodzinie zabitego Polaka, no to jasno wskazuje na to, w jaki sposób jesteśmy traktowani jako Polska i Polacy. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach... 1989-2009 książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej, trzeciej Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.